Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Już była taka seria kiedyś, przerwałam ją, ale powracam, czyli tematy tabu bez tabu, babskie pogaduchy. Będę odpowiadała na wasze krępujące pytania, na jakieś problemy, które was męczą i możecie sobie z nimi poradzić i nigdzie uzyskać odpowiedzi, więc oto jestem jako starsza siostra czy starsza przyjaciółka, spróbuję wam pomóc. Pogadamy sobie na luzie, ja jestem w dresie, z herbatką i mam nadzieję, że ten film wam się spodoba oraz wyciągniecie z niego jakieś przydatne informacje. Więc tak, łyczek herbatki. Standardowo na Instagramie zapytałam was, czy macie jakieś problemy, które was męczą, z którymi sobie nie możecie sami poradzić i nikt wam nie chce pomóc. Będą to oczywiście głównie problemy, z którymi zmagają się dziewczyny. No i głównie takie dla nastolatków. Słuchajcie, gdzie sobie zapisałam te pytanka. Co można zrobić, jeśli mi się okres spóźnia? Przyczyn może być kilka. Jeżeli dopiero co dostałaś miesiączkę, to jest to naturalne, po prostu musi się on tak jakby ustabilizować i to trwa różnie. U niektórych jest od razu, jak w zegarku regularny, a u niektórych no właśnie może być raz regularnie, raz może się spóźniać, znowu może być regularnie, aż to wszystko właśnie się unormuje. Najlepiej spytać się oczywiście specjalisty, czyli ginekologa, dlaczego tak jest. Druga sprawa może być taka, że możesz mieć jakieś problemy hormonalne czy inne. No i wtedy to jest już konieczna wizyta u ginekologa, aby po prostu rozwiązać ten problem, żeby później nie było jeszcze większych problemów. Może być to też związane z odchudzaniem, jeżeli jemy za mało, to ten okres może zacząć się spóźniać, aż w końcu zaniknąć, także przestrzegam was tutaj przed tym. No albo może być to również spowodowane ciążą, więc polecamy rozważyć te wszystkie opcje. Boję się założyć tampon pierwszy raz. Czy to boli? Jest to oczywiście indywidualna sprawa. Jednego boli, jednego nie boli. Natomiast nie powinna się niczego bać. Na świecie bardzo dużo osób używa tamponów pod pasek. Jakim tamponów? I po prostu warto spróbować, żeby sprawdzić, czy jednak podpaski są dla ciebie lepsze, czy może wolisz tampony. Znam osoby, które używają tylko tamponów i po prostu nie wyobrażają sobie życia z podpaskami. Natomiast oczywiście to jest właśnie uzależnione od gustu, od różnych preferencji, jak się z tym czujemy, jaką mamy aktywność, czy uprawiamy dużo sportu i tak dalej. Czy małe piersi to powód do wstydu? Śmieją się ze mnie koledzy w szkole. W okresie dojrzewania chłopcy, no i nawet też dziewczynki, koleżanki, śmieją się praktycznie ze wszystkiego, bo jest to nowe, dlatego reakcja jest taka, a nie inna. Za bardzo też nie wiedzą, jak reagować. I jeżeli jest coś odmiennego niż inne osoby posiadają, tak jak na przykład wszystkie dziewczynki zaczynają mieć większe piersi, a ty masz cały czas te małe, to zaczyna być to wyśmiewane, ponieważ jest odmienne. Nie należy się tym przejmować, to minie, a ja osobiście wolę mniejsze piersi niż większe, bo sama nie mam jakichś dużych, także można po prostu to obrócić w zaletę. A możliwe, że właśnie tak jak mówię, dopiero dojrzewasz i te piersi później ci urosną. Słuchajcie, ja uważam, że w ogóle, jeżeli chodzi o nasze ciało, to nie powinniśmy oceniać innych ludzi. Bo to jest nasze ciało i to, jak wyglądamy, to jest nasza sprawa. Czy ktoś ma mały nos, czy ktoś ma duży nos. Czy ktoś ma duże piersi, czy ktoś ma małe piersi. Czy ktoś jest gruby, czy ktoś jest chudy. Czy ktoś ma dużą głowę, czy ktoś ma małą głowę. To jest w ogóle dla mnie jakiś absurd, żeby nabijać się z kogoś, że wygląda inaczej niż wszyscy. Bo w sumie to sprawia, że jest osobą wyjątkową, a nie taką jak wszyscy. I jeżeli posiadasz coś takiego, co jest rzeczą inną, to ja bym to właśnie próbowała obrócić w zaletę, bo nikt czegoś takiego nie ma, a ty masz, więc jesteś. Kiedy powinnam stracić dziewictwo?
czy jest na to jakiś konkretny wiek? Otóż nie ma. To również jest indywidualna sprawa każdego. Jeżeli będziesz na to gotowa, jeżeli znajdziesz odpowiedniego partnera, to wtedy możesz zacząć nad tym myśleć. Natomiast absolutnie nie polecam tracić dziewictwa, ponieważ wszystkie koleżanki już straciły. Chłopak cię namawia. Jesteś już po 20 roku życia i wypadało, bo tak wypada. Absolutnie nie. Trzeba to czuć i trzeba znaleźć odpowiednią osobę. Powinno się też mieć jako taką wiedzę na ten temat, jak się zabezpieczać i tak dalej. Tak jak mówię, nie powinnyście robić tego pod presją, pod czyimś naciskiem, za czyjąś namową, czy z czystej ciekawości. Wszyscy palą, a ja nie. Czy powinnam też zacząć? Również moja odpowiedź na to pytanie brzmi nie! To, że wszyscy coś robią, nie jest powodem tego, że ty też powinnaś zacząć to robić. Ja wiem, że niektórzy zaczynają, bo to jest takie cool, bo to jest takie modne, coś nowego, warto spróbować, ale nie ze względu na to towarzystwo, w jakim się obracasz. I jeżeli oni nie będą tego akceptować, to nie są warci zadawania się z tobą. No bo jeżeli twoi znajomi nie chcą się z tobą zadawać dlatego, bo nie palisz papierosów, czy nie chcesz zacząć palić papierosów, no to jacy to są znajomi? Jak to o nich świadczy? Jakimi są ludźmi? Bez sensu. Ja wiem, że to jest trudne i czasem ludzie się solidaryzują po to, żeby mieć kontakty, mieć do kogoś zagadać i że jak nie będziesz palić, nie będziesz mieć znajomych. Nie. Jeżeli nie chcesz, to bądź twarda w swoich postanowieniach i nie zmieniaj tego. Co sądzisz o lesbijkach, gejach, ogólnie LGBT? Uważam, że są takimi samymi ludźmi jak osoby heteroseksualne. Różnią się jedynie swoją orientacją seksualną, a nie powinniśmy oceniać człowieka po tym, do kogo coś czuje, z jaką osobą idzie do łóżka, jaką płeć preferuje. No, według mnie to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy powinniśmy mieć równe prawa. Chociaż w Polsce niestety jest to kwestia sporna. Ale na pewno nie powinniśmy dyskryminować tych ludzi. Tutaj pojawiło się też takie pytanko, może to nie jest temat tabu, ale bardzo często występuje. Nie mam siły się uczyć, to wszystko mnie przytłacza. Niedługo są matury, niedługo są egzaminy. Ósmoklasisty, tak? No jakieś tam egzaminy, prawda? Więc na pewno część z was ma sporo nauki, a wydaje mi się, że właściwie jeżeli chodzicie do szkoły, to wszyscy macie dużo tej nauki. Z własnego doświadczenia wiem, że też to był dla mnie problem, jak chodziłam do szkoły, że już po prostu no, każdy nauczyciel coś zadaje. Tyle było tej pracy domowej, a jeszcze sprawdziany, a jeszcze egzaminy, a jeszcze swoje życie chcesz mieć. Także no, to jest trudne, nie należy tego bagatelizować, ale ja jednak bym troszkę wyluzowała, bo jeżeli będziesz się tak zadręczać i tylko o tym myśleć i też bym nie dostałam piątki, tylko czwórkę, bo też takie osoby się zdarzają, to do niczego dobrego to nie doprowadzi. Ja polecam zwolnić, właśnie rzucić na luz, odstresować się. Stres jest bardzo szkodliwy i może skoncentrować się tylko na tym, na tych przedmiotach, które cię interesują, a nie poświęcać tyle samo czasu wszystkim. Bo wiadomo, że nie można być ze wszystkiego dobrym, tylko w pewnych obszarach czujemy się naprawdę okej i może warto właśnie na nie postawić. Dobra, moi drodzy, zbliżamy się do końca. Ostatnie pytanko dotyczy trądziku. Bo wiem, że też dużo osób zmaga się z tym w wieku dojrzewania.
No i tutaj również polecam zwrócić się do specjalisty. Jednak oni mają wiedzę, która może Wam pomóc. Mogą przepisać jakieś leki, ale też uważam, że trzeba zwrócić uwagę na swoją dietę, na to, jak się odżywiacie, co jecie w ciągu dnia, bo to też ma duże znaczenie. Warto właśnie popatrzeć, po czym ta skóra wygląda lepiej, po czym wygląda gorzej. Czy macie dużo właśnie stresu, czy odpowiednio się wysypiacie. Te wszystkie czynniki mają jakiś wpływ, nawet minimalny, ale mają, na naszą skórę, na naszą cerę. Więc polecałabym się właśnie im przypatrzyć. No i też właśnie wizyta u dermatologa w kwestii dobrania ewentualnie jakichś leków. Nie chcę za bardzo tutaj się wypowiadać na ten temat, bo nigdy nie miałam trądziku i nie chciałabym powiedzieć czegoś nie tak, ale po prostu poruszam to pytanie, bo wiem, jaki to może być drażliwy temat, jaki to może być kłopot. Wygląd jednak wpływa jednak na tą naszą samoocenę. Jeżeli nie czujemy się dobrze w swojej skórze, no to ta nasza samoocena spada. Dlatego nie wiem, czego próbowaliście a propos tego trądziku. Czy już wszystkie metody i nic nadal nie działa? Czy może dopiero zaczynacie, chcecie sobie z tym poradzić, że macie już dość, nic, gdy wcześniej nic z tym nie robiliście i chcecie zacząć? No to to jest właśnie moja rada. I to wszystko w tym filmie. Nie chcę się tutaj jeszcze bardziej rozgadywać, bo sądzę, że ten film i tak będzie dość długi. Dajcie znać, jak Wam się podobał i czy chcielibyście więcej tego typu filmów. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Mogą być bardzo, bardzo tematy tabu i w ogóle zastanawiałam się też, czy nie nagrać takiego Q&A, że tak jakby ja odpowiadam na pytania tabu dotyczące mnie, nie tylko Was, tylko właśnie siebie. Też podzielcie się swoją opinią na dole. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie już niebawem.